No dawaj, dawaj, dawaj. Nie uciekniesz od tego. No i dobra. Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Eliksir wiganowy dalej jest tutaj. Nawet nie musiałem z niego jakoś super bardzo korzystać. Po prostu sobie siedzi, więc w ogóle go nawet nie służyłem. Diffindo. Podobnie jak w przypadku wielu innych zaklęć, czar rozszarpujący Diffindo ma wiele zastosowań. Można go na przykład rzucać na gobeliny lub zasłony w celu odsłaniania ukrytych przejść. Skutkuje też w przypadku pnączy i lian. Okej, spoko. To ja bym w sumie go sobie na razie podmienił za... A niech będzie. Zobaczmy ten czar. Zobaczmy, o co z nim chodzi. The Diffindo spellbook. Okej, więc zanim jednak ruszymy tam do góry... Harry... Ogarnij się. Nie, może spróbuję zapisać gierkę. Ale zrobię to na tym. W razie co. Najwyżej się potem wykasuje ten save. Bo chyba coś się znowu zacięło. Fuck! Ale ta gra ma problemy z tym. O, 33%. Widzicie, zdobyliśmy Diffindo i już mamy 33%. Dobra, powiedzcie, gdzie mnie to wczyta, bo jeżeli wczyta mnie na tych lianach, to będę musiał znowu z tymi psami walczyć. Kurde, najgorzej. Mam nadzieję, że nie. Zamknę aż oczy. Dobra. Jednak nie. Czyli będę mógł potem ten save wykasować, okej. W sensie, będę mógł nadpisać nad pierwszym... Save'em i tyle. No czasami takie błędy się zdarzają i to jest takie strasznie... Nie wiem, nie mogę powiedzieć, że to jest strasznie demotywujące, ale... Czekajcie, my tutaj przyszliśmy? Stąd żeśmy przyszli? Czy jak? Tak, stąd, dobra. Chcę użyć Diffindo. Na tych. Chyba, że to trzeba tak szybko zdobyć w sumie. Może właśnie to trzeba tak szybko zrobić. Poczekajcie chwilę. O! Szybko. No kurde! Dobra, walić już to. Serio. Już mam dosyć, kurde, przejmowania się tą... tarczą zadań, bo ja tylko przy tym zdrowie i czas tracę, więc... Kontynuujmy po prostu dalej, co wy na to? Bo to już naprawdę, to jest marnotrawstwo mojego czasu, a chciałem w sumie dobrze, aby wychodzi jak... Jak zwykle zresztą. Diffindo! Diffindo! Dobra, więc co teraz zrobić, żeby... ten most zapadł dla nas? Dobra, może zejdźmy tutaj. Może faktycznie tutaj musimy zejść. O proszę. No ładny kurde posążek, profesor Sprout. Chyba, że to jest profesor McGonagall, ale wątpię w to. Niepodobna wcale do McGonagall. A, no, karmę dla sów mamy teraz. Widzicie? Tarcza zadań.
To już byśmy mieli czwartą tarczę, gdyby nie fakt, że tamta jest jakaś, nie wiem, zryta, dziwna, pobagowana. O, wezwij Hedwigę. No tutaj niestety Lumos trzeba będzie użyć. Pamiętam. Jest i platforma. Jest i druga platforma. No dobra. I co teraz? No wyszliśmy tutaj. Dobra. To w takim razie jak nie u góry, to gdzie? A, tutaj mamy przejście, widzicie? O kurczę. Newt Scamander, 1897 to the present. Celebrated author of Fantastic Beasts and Where to Find Them. No dobra, to jeszcze raz. Bierzemy Diffindoł. Dokładnie. I teraz musimy wycelować. O, dokładnie, widzicie? Tam się zaświeciło. O! Czekajcie, coś... Defendo! Defendo!
Dokładnie. Dokładnie tak. O to chodziło. Po prostu tak właśnie na tym polega zaklęcie Diffindo. Po prostu zaklęcie, które przecina. W taki, a nie w inny sposób. I dzięki temu mamy sobie kolejną dróżkę, która zaprowadzi nas gdzieś dalej. Kurde, no Harry, ale nie odpierdzielaj takich manian. Proszę cię. No i co teraz? A weź spadnij w dół. Nie da się spaść? Nie mogę spaść. Aha, chyba że będę musiał właśnie Defindo znowu tutaj użyć. Dokładnie. Ja już przez chwilę, kurde, myślałem, że to jest jakaś platforma, która, wiecie, spadniemy w dół i ona za nami zleci później, żebyśmy się z powrotem do góry dostali. A to jednak takie buty. To jednak coś innego. To jednak nie o to chodziło. Dobra, Chocolate Frog, fajnie. Idźmy dalej. Już mamy zaraz godzinę nagrania, tak więc spoko. Kolejna sesyjka będzie i kolejne odcinki na zapas będą. No tutaj chyba mamy już przedsmak jadowitej tentakuli. O Jezu, znowu ten. O Jezus Maria, znowu ten frajer. Nie mówcie, że znowu trzeba będzie z nim walczyć. Chyba, że to trzeba właśnie skakać tam nad nim. Auć. O, dopiero teraz mi damage jakikolwiek zadał. Przez chwilę myślałem, że jestem już nieśmiertelny, nie? No to by było śmieszne, taki nieśmiertelny Harry Potter. Nieśmiertelny Harry Potter. Harry Potter. Dokładnie. O, i co? No i co? Dzidzia będzie płakać teraz, co nie? Dzidzi troll będzie płakać teraz. Do góry. Chcę, żebyś zeskoczył tam, Harry. O, dokładnie. Dobrze doskoczyłeś. Dobrze, dobrze. Nie tu! Jezu, czemu kamerę odwróciłem? No, fajnie, kurde. Kamera mi się odwróciła i nie wiedziałem w ogóle, gdzie biegnę. Śmieszniej byłoby, gdyby przykładowo trafiłbym. To byłoby dosyć takie komiczne. Wskoczyliśmy tutaj, dobrze. I teraz. O, tutaj drabinę mamy. Tentakula. Chyba to jest tentakula. Nie mam pojęcia. O. O, dobrze, dobrze, dobrze. Świetnie uniknione. Świetnie po prostu, ładnie to zrobiłem. Dobrze. Dobrze, dobrze. I co, my się cofamy teraz? Czy o co chodzi? No, to żeśmy się cofnęli chyba. Nie. A może nie? Nie wiem szczerze. W każdym razie mamy tarczę zadań.
O, tu jest piąta tarcza zadań. Może się nam uda jakąś ładną ocenę zgarnąć. Fajnie by było. Nie powiem, że nie. A tam ten troll jest, dobra. Chociaż... Nie, no tędy powinniśmy iść, bo tam, skoro jesteśmy w nowym tym, no to... To powinniśmy tędy iść. A nie. Nie, to tutaj jesteśmy cały czas. Okej. Okay. A przez chwilę myślałem, że... Ten. To... What? Nie ogarniam już. Czy my żeśmy się w takim razie cofnęli? Ty, na to wygląda, że żeśmy się cofnęli. Okej. Okej. No jednak chyba nie w tę stronę miałem iść. To znaczy, myślałem dobrze, ale źle to wykonałem. Tak to mogę powiedzieć. Bo musimy jeszcze raz się wspiąć na to drzewo i ja wam pokażę, gdzie mamy iść dokładnie. Tak, musiałem się w razie co upewnić, bo to dla mnie... O Jezu, dziwne było. Dzięki. Jeszcze raz tędy musimy iść. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. No niech tam Harry się złapie chociaż raz, no kurde. No to nerwicy czasami dostać można, bo Harry kurde robi se co chce, tak na dobrą sprawę. I nie zużyję tego eliksiru wiganowego. Zapomnijcie o tym, nie zmusicie mnie do tego. O, doskonale. Dokładnie. I lecimy. Tędy. Ale nie tak, Harry. Tam u góry mamy wyjście swoją drogą. Tam u góry właśnie. Dobra. Niech będzie. No, tak, jak widzicie, stało się tak, jak chcieliście, no. Macie, kurde. To, co chcieliście. Chcieliście, żebym użył? Proszę bardzo, użyłem. I tak sobie go napełnię. Wrócę z powrotem do lochów. Frajerze jeden. Jezu, ja nie lubię tego trolla bez kitu. On jest taki denerwujący. Oni go tak na siłę tutaj dodali, żeby celowo uprzykrzyć tobie życie. Bo jakby tobie szło za dobrze, no to kurde, no gościu. Co ty z planety choinki się urwałeś? Zważywszy, że niedługo święta, to powiedziałem specjalnie z planety choinki. Chociaż zależy kto kiedy to ogląda, bo na przykład... Kurde, no... I teraz on raptem nie chce iść tak jak szedł wcześniej. Czemu? Czemu, Harry, ty nie chcesz się słuchać?